Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszał Kiewicz, In The Catch PL, znajdujemy się w gościnnych progach klubu Copacabana Ursynu, tuż po seminarium z Janem Błachowiczem, a ze mną jego mental coach Daria Alberts. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Słuchaj, no pytaliśmy Janka natomiast o ciebie, natomiast przerzucił nas do ciebie, w takim razie pytamy ciebie przede wszystkim. Jak doszło do kulisy współpracy i czy była jakaś chwila zawahania, żeby trenować naszego mistrza? Wiesz co, w ogóle nie. Ja zawsze oglądałam, przez to, że jestem też trener stójki. Przepraszam tak w ogóle, mój polski jest dalej taki nie perfect, chyba to słyszeć. Zawsze to mówię, że dalej Polish in English mówię. No ja oglądam przecież Janka już lata i też patrzę zawsze na mentalne, na filozofię zawodnika, jak się zachowuje, bo ja na tym level teraz już tylko pracuję z ludźmi, które naprawdę mi pasują, które też z filozofii, z energii pasują, a Janek napisał, zadzwonił się na Zoomie, spotkaliśmy obydwoje. Yep, mówię, that's my fighter, that's my coach. I naprawdę było 10 minut rozmowy, obydwoje. No to jest bardzo easy praca z nim w ogóle. My jesteśmy bardzo podobne, jak chodzi o osobowość, personality, chyba się mówi. I no, zaczęliśmy pracę i naprawdę od pierwszego dnia, parę dni tak ogólnie było, się tak dograliśmy, a teraz już idzie tak płynnie, to jest wielka przyjemność. I to też ja zawsze, jak już z kimś wchodzę w taki camp, taki nie, mocny, bo jesteśmy 6 tygodni teraz non-stop, razem jestem jego cieniem, tak jakby powiedział, w każdym treningu cały czas, to no to jest dla mnie też wielka, jak chodzi o energetyczne procesy, tak? Ja muszę 150% za tym zawodnikiem, czy koło tym zawodnikiem być i dla Janka to jest wielka przyjemność. No właśnie, rozmawialiśmy przed wywiadem, poza kamerą, o tym, że czasami nie trzeba mieć najlepszego trenera, najlepszego zawodnika, ale we współpracy chodzi o tą taką chemię. I a czy... co tutaj chodzi? To... Janek, poczekaj. I o to właśnie chciałem zapytać, od kiedy od razu wiedziałaś, że od razu się dogadujecie? No bo czasami można robić coś, tak jak Janek mówił o dietetyku, o tym, że tam były, też ja pamiętam z tych rozmów, z tych wywiadów, bo też z Janekiem o tym nieraz rozmawiałem przed kamerą, że były kiełki, było zdrowo, było liczenie kalorii, a golonka zrobiła robotę. I czasami są rzeczy dość nieoczywiste, ale takie, które działają. Jak u was ta współpraca? Od razu naprawdę po tej rozmowie na Zoomie już było wiadomo, że to wystrzeli? Tak, tak. Ja wiem, on wie. To jest to, że tak jak mówię, to jest też trochę inaczej niż nutrition czy tylko striking, tak? Ja, no, też pomaga, że ja się akurat na striking znam jego styl, znam jak on pracuje, jak ma, jakie nastawienie musi mieć, bo oglądałam te walki wszystkie, tak? To oczywiście to jest też, myślę, że duża różnica między mną i innych sport psychologist, że jestem striking coach for professional fighters, tak? I jak chodzi o striking akurat, też z Jankiem rozmawialiśmy, jest dużo psychologii przy tym, bo trzymać dystans, offense, defense, tak? Małe rzeczy, małe zmiany, jak chodzi o mentalne, wpływają bardzo szybko na czas reakcji, który no, u stójce jest jeden z najważniejszych, tak? Timing, oko, takie rzeczy, tak? Mentalne procesy, immediately, jak to się po polsku mówi, od razu, nie? Od razu przełożają się na stójkę. Znaczy, że ja go znam, bo ja znam jego stójkę. U mnie jest tak, że jak widzę kogoś w klatce, jak reaguje na pewne rzeczy w stójce, to już wiem, jaka psychologia to jest, jaka mentalność i znałam go, porozmawiałam godzinę i wiem, że ta praca jest ekstremalnie skuteczna, też reaguje na wszystko. A my, tak jak poza wywiadzie akurat rozmawialiśmy, my jesteśmy też podobni, bo nie lubimy dramatu, idziemy do pracy. Jak się śmiejemy, ale jak idziemy do pracy, to jest konkretna praca. No to jest UFC champ, tak? To jest nie jest jakieś amatorskie szyty, tylko to jest największa jakość, która w naszym sporcie może być. I jak chodzi o to, jestem bardzo clear i bardzo poważnie to traktuję. No i tak działamy sobie. No dla was wiadomo, najważniejsza jest przyszłość, ale powiedziałaś bardzo dużo ciekawych rzeczy, więc ja się chciałbym cofnąć jednak do przeszłości. Janek przyleciał, wszyscy go pytali o to samo, co nie zagrało. Jakby wiadomo, że ta pierwsza odpowiedź, którą usłyszeliśmy, że ogień, że legendarna polska siła została w hotelu, została w pokoju. Jaki ty masz na to pogląd? Jaka jest twoja analiza? Czy ty wiesz, co nie zagrało? Jesteś tego pewna, bo przewidujesz, co w twojej opinii mogło pójść nie tak tamtego dnia? No zobacz, my obydwoje jesteśmy tam ponad 20 lat w tym sporcie, tak? Ja też. To jest bardzo długa kariera, tak? Żeby na
naprawdę codziennie idziesz na ten trening, dajesz, żeby trzymać tą motywację, żeby tą determinację, tak, ten ogień, ten fire, ten warrior spirit, o którym zawsze mówię, tak, to jest też praca, tak? Ludzie czasami myślą, a też żeby tą iskrę mieć, tą warrior spirit, to masz czy nie masz, a to wcale nie jest tak. Mentalnie i jak chodzi o spirytualne też i filozoficzne rzeczy w tym sporcie, musisz też o to dbać, bo no 20 lat, tak? Pracujesz codziennie, że to tracisz czasami, to jest normalne, tak? To jest tak jak każdy inny. No to jest ciężka praca fizycznie, kognitywnie, spirytualnie, no, wszystko musisz cały czas ustawiać. I on bardzo dbał o pewne rzeczy, jak chodzi o skills, o wykonanie swojej pracy, tak? A trochę mniej dbał ostatni rok, dwa o spirytualne i mentalne rzeczy, tak? I no, trochę zgubił ten warrior spirit, tak? Dlatego jestem, żeby to obudzić, żeby ustawić koncentrację, determinację, motywację. No, czas reakcji, takie rzeczy, żeby to obudzić wszystko, bo u niego już nie chodzi o skills, tylko on dokładnie wie, on dokładnie widzi, on ma ten timing, on wie o co chodzi, wiemy to, tak, pokazał to wielokrotnie. No i moja praca jest to, żeby tą energię zmienić. Też w teamu wprowadziliśmy trochę innych rzeczy, chłopacy też już powiedzieli, że czują, oni mówią, wow, shit, czujemy, coś się zmienia tutaj. I czasami tak jest, tak? Bo to nie jest jakaś wina teamu czy trenera, tylko czasami musisz prowadzić trochę nowe rzeczy, trochę inne rzeczy, nową krew, tak samo jak sparring partnerów, tak? Nie możesz cały czas sparować, bo już wszystko znasz, wszystko jest tak samo i no, dbam o to wszystko. Jest fajnie. Słuchaj, no jesteś mental coachem, czy jesteś kimś z pogranicza życia sportowego, czyli tego na macie, a tego osobistego trochę. Czy w związku z tym, no wiadomo, że Janek poza tym, że jest sportowcem, no to też dotyczą go obowiązki medialne, tak jak dzisiaj wywiady, ale tego to jest na razie nic, bo to go przychodzi dużo więcej w Fight Weeku. Tak. Pewne rzeczy, które trzeba po prostu zrobić, jest ich dużo, czasami więcej. Jak był mistrzem, było tego maksymalnie dużo. W związku z tym są też sztab, który się tym zajmuje, między innymi Dorota. Czy ty też musiałaś z nimi jakoś przegadać pewne rzeczy, ustalić jakieś rzeczy, nawiązać kontakt z nimi, nie tylko z trenerem Joczem, Złotkowskim i chłopakami z maty. Nie, oczywiście. Dorota jak menedżer i żona to jest jedna z największych, dla mnie najważniejszych osób w ogóle, tak? Oczywiście Jocz też i trenerzy, oczywiście, tak? Ale to wszystko musi grać, tak? To było też tak, że cały team musi zdecydować, czy oni mnie bierzą do tego teamu, czy nie. Nie tylko Janek. Oczywiście on ma pierwsze zdanie i może też ostatnie, ale to musi też grać, tak? Bo ja mogę tylko moją pracę wykonywać na high level, jak z każdym w teamie pracuję, tak? Ja mam moje rozmowy z trenerem, to jak chodzi, no znowu chodzi też o stójkę, tak? To też na tym samym level działamy, znaczy znam, wiem i ustawiamy to wszystko, jak dla Janka będzie, bo to jest krótki czas, który my mamy teraz, żeby się przygotować, jak będzie to przełożyć najlepiej mentalne, psychologiczne rzeczy na tą stójkę, na wykonanie, na strategię, taktykę, tak? Znaczy, że no, z wszystkimi rozmawiam i cały czas jesteśmy w kontakcie. Jeszcze będzie dużo więcej, jeszcze tak akurat współpraca się zaczęła. Ale tak na takim światowym level to jest tak, że to jest rodzina, tak? To jest team, to jest rodzina. I na takim top level się trzymać, czy jeszcze nie, chcemy oczywiście nasz pas zdobyć znowu, to jest zawsze teamwork. To nie ma tak, że tylko zawodnik i ja. Oczywiście jak jesteśmy tam w treningu, to ja jestem jego cień, tak na pewno. Siedzę cały czas, coś tam mówię, coś tam komentuję, mamy nasze rozmowy, ale każdy w każdym momencie wie, co ja robię, dlaczego ja to robię. Ja tłumaczę to też, jak to jest po polsku, jak wkracam, jak się wmieszam w coś, to trener wie, tak? Dlaczego ja to robię. Ja nie wchodzę teraz na matę, mówię, ja jestem head coach, tak? Tylko, no, tak jak mówię, ja mam też szacunek do tego, że ten team już tak długo był. To wszyscy mówią, super, Daria, dołączyłeś do teamu, ale dla mnie to jest tak samo, to jest duża odpowiedzialność, tak? Ja wchodzę w team, który jest bardzo dograny już, się wszyscy znają lata, tak? To jest, ja muszę też się dopasować w takim sensie, bo ja muszę moją pracę zrobić, ale nie mogę przecież wszystkiego zmienić od razu. To jest bardzo taka ciekawa praca. No ja to kocham, tak? Ja zawsze mówię, jak chodzi o to, taki top level pracy, to ja się najlepiej znajduję po polsku? Znajduję. Odnajduję. Odnajduję, dokładnie. Uczy się zawsze nowych słów. Tak? No i to jest... No, oni w ogóle są bardzo fajni, bardzo super team jest, też chłopacy na macie pierwsze dni było tak,
że oni zaczęli się tak patrzeć, co ta dziewczyna tutaj przyszła, siedzi sobie, do Janka coś mówi, rozmawiają. Przed treningiem robimy pewne rzeczy, te, żeby obudzić, jak to jest po polsku, prefrontal cortex, przedni płat, taki, żeby czas reakcji, antycypacja, oczy, takie rzeczy. I chłopacy tego jeszcze nie widzieli, takiej pracy w ogóle, i dla nich to jakieś dziwne exercise z tego robiliśmy. Po treningu od razu mamy analizę, wchodzimy w regenerację, różne takie oddechowe rzeczy, medytacje robimy, no i w pierwszym tygodniu się patrzyli i mówią, okej, co tutaj się dzieje. Wyobrażam sobie z nami tak. Trochę, to wiem. Ale ciekawe było, bo Janek zaczął inaczej reagować, Iskra, no i zaczął ich bić. A to oczywiście jak zaczął ich bić, to wszyscy zwrócili do mnie, mówią, hej, trenerzy, możesz nam coś pokazać? A wiesz co, kiedyś, bo parę chłopaków oczywiście zna, też już trochę w Polsce jestem, oni mówią, wiesz Daria, 3 lata temu mi kiedyś powiedziałeś, że to są takie exercises, które mogę robić. Ja mówię, teraz przychodzisz, nie? Jak widzisz, że Janek cię bije, to przychodzisz do mnie. Ale to jest też fajne. Tak jak widzisz, ja mam dużo humoru, ja lubię też pozytywnie do tego, bo to, mamy tylko jedno życie, tak? Musimy się też śmiać i trochę humorem, tą lekkość, tak? Mimo tego, że pracujemy na top level, pracujemy ciężko i będziemy Rakić bić po głowie, tak? I idziemy po title, tak? Wiemy to, to jest clear, to jest jedyny cel, który mamy. Ja mu powiedziałam, ja będę tak długo, jak będziesz miał pas i potem idziemy na retirement i robisz co chcesz. Inny, jakieś góry chce. On by chciał jakieś góry zdobyć wtedy. Ja powiedziałam, że nie idę na 8 tysięcy z nim. Ja idę na helikopterem, będę czekała tam. No, ale tak jak mówię, nie? Musimy też trochę się śmiać i dusnąć. No dobrze, to zapytam jeszcze o jedną rzecz. Jak myślisz, z kim Janek się spotka w walce opas, czerwiec, gala w Singapurze. No dziś ogłoszona walka Asi Jędrzejczyk z Welly Zhang, no, ale tutaj chciałbym zapytać o Glovera i o Prochaszkę, który to będzie, bo pewnie dla Janka głowy byłoby lepiej, żeby to był Glover. On chciałby, on jest mistrzem rewanży, on wszystko wygrywa, jeżeli chodzi o rewanże. I on by go chciał z wielu powodów, pewnie ze wszystkich powodów, ale jak ty uważasz, no bo dużo osób jednak stawia w roli faworyta Jerzego. Powiem tak, dla Janka oczywiście bym chciała Glover, ale ja myślę, że Jiri jest niebezpieczny. Ten styl jest ciężko, to jest ciężko walczyć z nim. Ma też bardzo mentalnie, bardzo mocny, bardzo rozwinięty, jak chodzi o tam też praktyki mentalne, bo akurat się znamy. Też wiem, co robi, jak to robi i w pewnych rzeczy się pokrywamy też, jak chodzi o techniki, takie o nastawienia do pewnych rzeczy, jak chodzi o mentalne treningi, o filozofię treningu, też jak on prowadzi treningi. Dla mnie w ogóle jest tak, że ja myślę, że dla mnie będzie nie łatwiej, ale ja mogę się lepiej z Jirim identyfikować, dlaczego on to robi, jak on to robi, te taktyki, strategie, niż z Gloverem jakoś, tak? Ale oczywiście dla Janka życzę sobie, żeby zdobył pas od Glovera. Okay. Ale ja myślę, że Jiri. Sporo co tak myśli, też tak myślę, nie ukrywam. No. To na koniec w takim razie ostatnia kwestia. Nie chcę was trzymać dłużej, bo jest robota do zrobienia. Nie chcę mieć udziału negatywnego w tych przygotowaniach. Przyjdziecie, znajdę. Dzisiaj świetna gala. Nie zapytam cię o typowanie. Czy Welkanowski, czy Jan, czy Majew, tylko w twojej opinii, kto da najlepszy pojedynek dzisiejszego wieczoru? Mamy same maszyny. No powiem tak, z Longo i Whiteman team długo pracowałam, akurat Aljamain Sterling, oczywiście nasz chłopak. Może być ciężko, bo Jan jest niesamowity, super. I w ostatniej walce też trochę Aljo miał szczęście, powiedzmy. Będziemy. Jan był trochę lepszy do tego momentu. Zobaczymy. Widziałam, że training z camp był super. Aljo silniejszy, lepszy na pewno wchodzi w tą walkę. Zobaczymy. Życzę oczywiście Sterling, bo to jest nasz team, ale mam duży szacunek do Jana, jego styl jest przepiękny, bardzo skuteczny, tak? A jak chodzi o Chimaev, chodzi o filozofię życia, może nie taki mój, ale jak chodzi o umiejętności i siłę też mentalną, silny chłopak, ciężko będzie dla Gilbert Burns. Zobaczymy. Jak obserwujesz Chimaeva w mediach społecznościowych, podczas jakichś wywiadów, wypowiedzi, czegokolwiek, uważasz, że to jest zawodnik, którego pierwsza porażka złamie? Nie.
To jest zawodnik, który jeszcze mocniej wtedy wróci. On jest naprawdę mocny mentalnie. To jest taki trochę special. Mhm. On tak samo jak powiedzmy teraz Kamaru Usman, tak? Teraz jest też mentalnie ekstremalnie silny, żyje to, jest autentyczny w tym, tak samo jak Adesanya w ogóle też tak samo. To jest authentic power, tak? Mhm. I nie mówię, że authentic power w takim sensie, czy jest dobry, czy my się zgadzamy z tą filozofią, czy nie, tylko no, oni są autentycznie, wierzą w siebie, zrobili tą pracę, Israel tak samo, on przecież taką pracę zrobił ostatnie 3 lata, Adesanya, tak? No, on jest, jak chodzi o mentalne rzeczy, top, 100%. No tak samo jak Usman i no, Chimaev, tak samo widać, że on jeszcze mocniej wróci. Jakby coś się stało dzisiaj, to dla niego nie ma problemu, on wróci jeszcze mocniej. Tak jak mówię, nie zgadzam się całkiem z jego zachowaniem, ale no, ale to jest to, tak jak pracujesz nad sobą i ten authentic power, naprawdę you unleash the authentic power, tak? Wiesz, kim jesteś, znasz dokładnie, co jest dobre, co źle, co jest do współpracy, no to widać, tak? To widać po tym zachowaniu, w komunikacji. Ja takie rzeczy oczywiście też jeszcze inaczej widzę, tak? Jak reagują na pewne rzeczy, czy to jest, ja też widzę, czy ktoś mi coś opowiada, że jest sure, czy nie, tak? Że jest pewny siebie, to widzę takie rzeczy, a no u niego jest mocno głowy, jest fajnie, fajnie to widzieć, jak chodzi o już tak jak mówię, nie oceniam filozofii życia, ale jak chodzi o moją pracę, to chętnie takich zawodników fajnie widzieć. Okej. Okay. Dobrze, tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Bardzo mi było miło. No i na pewno do zobaczenia jeszcze. No myślę, że na Okęciu, jak wrócicie ze zwycięstwem z Jankiem. No oczywiście. Chciałam tylko powiedzieć, że mój polski już płynnie idzie. Się cieszę. Bardzo dobrze. Bo jeszcze parę lat temu było tylko English. Dziękuję. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.